Nawet dożywotnie więzienie grozi 34-letniemu mieszkańcowi ząbkowic oskarżonemu o zabójstwo matki, zwłoki kobiety zostały znalezione na strychu w budynku, w którym oskarżony mieszkał z matką zebranych przez prokuraturę informacji wynika, że relacje między synem a matką układały się źle. Kobieta od wielu lat nadużywał alkoholu. Do zabójstwa doszło w styczniu bieżącego roku. Ustalono, że oskarżony udusił matkę skakanką, kiedy po raz kolejny przyszła do niego żądając pieniędzy na alkohol. Zdaniem biegłych lekarzy, psychiatrów i psychologa oskarżony nie działał pod wpływem silnego wzburzenia. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Za kratami spędzi nie mniej niż 8 lat.